Jesteśmy na stoisku Nobis, włoskiego producenta piecyków na pelet i na drewno. W tym roku nowością w ofercie będzie piecyk na biomasę. Jest to troszeczkę zmieniona forma typowych piecyków hybrydowych na pelet i na drewno. Model Libera można traktować jako normalny piecyk na drewno, gotowy do użytku w każdym momencie, z ręcznym sterowaniem, procesem spalania, w pełni działający bez dostępu do prądu, ale z drugiej strony dostajemy też w pełni funkcjonalny piecyk na pelet, cały wyposażony w typową technologię Nobis, z automatycznym czyszczeniem paleniska oraz z pracą przy wyłączonych wentylatorach naddmuchu, co pozwala na konwekcyjne ogrzewanie pomieszczenia z zachowaniem pełnej ciszy. Najlepiej sprzedający się model piecyka na pelet od firmy Nobis jest to model Light. Urządzenie wyposażone w automatyczne czyszczenie paleniska, które zawsze dba o to, że mamy czysto i sprzątanie mamy tylko wtedy, kiedy chcemy, a nie kiedy musimy. Zaletą tego modelu jest bardzo duży zasobnik na pelet, bo aż 35 kg oraz fabrycznie jest wyposażony w 3 wentylatory ciepłego powietrza, jeden frontowy i 2 dystrybucyjne. Szczególną zaletą Nobis jest możliwość pracy urządzenia bez włączonych wentylatorów naddmuchu. Każdy z nich posiada osobne sterowanie, więc to użytkownik może decydować w dowolnym momencie, które pomieszczenia i gdzie będzie ogrzewał naddmuchem.